Hej, siemano, witam was, jestem Divion, to jest gra Europa Universalis 3 i jak widzicie Imperium Polskie już, sytuacja troszeczkę staje się bardziej opanowana, bardziej centralizujemy nasze armie, nasze rządy, naszą władzę. Tak już jest tutaj w Ameryce, to już jest Brazylia całkowicie prawie cała. Chociaż dopiero niedawno odkryłem, że i Prusy byłby w stanie zająć te prowincje, ale... Cóż, wyszło troszeczkę inaczej. Troszeczkę... No cóż, no Brazylia w sumie niech ma. Później się to za jakiś dłuższy czas to jeszcze ogarnie inaczej. Pozostanie jeden wasal, albo dwa. Berber. Dobra, który to już możemy... Pomalutko stąd uciekać, to już widzę. Pułki jakieś zbierają zacofanie. Cofanie, no cóż, no ja nie chcę stabilności tracić, cholera jasna, wkurzamy to. I możemy się stąd wynosić pomału w sumie. Teraz to Dongola. O, a za hajstem prawie. Chyba chcieć. Wreszcie dwie prowincje zostały i bon voyage. Mam bez kompanii oraz wam. Sprzedaj prowincję Ibrim. Tak, więc... oczywiście między... o! Cholera jasna. No ja kupili, prawdopodobnie. Co ja im sprzedałem w ogóle za prowincję? Cholera jasna. Coś mi sprzedałem, nie wiem co. Jecha. Coś na i. Szkurna. Coś mi spieprzył. Nie wiem co. Dobra, to już olać. Więc sprzedając im prowincję, tracę prestiż, zauważyłem. Dopiero teraz, tak? Tak, dopiero teraz. A tu już to się da nadrobić. Dwa prestiżu. Dobra, to jest ostatnie prowincje. My sobie po prostu robimy out. Out. I... zajmujemy się naszą tutaj stabilnością. Tu. Trzeba to ogarnąć wszystko. Dobra, ostatnia prowincja. Nazywa się Kargach. Sprzedaj. Sztryk Kargach. I tak właśnie, między wierszami chciałbym wam polecić nową serię z gry Paradoxu, jaką jest Stellaris. Jest to... gra jest mega świetna. Jest w top 3 gry Paradoxu, najlepsze moje, czyli EU3, Stellaris, EU4. Później są Crusadercy, czy Crusader Kings. Co tam jeszcze? No i Victory to nie grałem specjalnie. Chodcy też nie grałem specjalnie, co muszę ogarnąć, że? I tak, co tu miałem im sprzedać? Kagachy. Dobra, i teraz już jest po Afryce. Gdzie? Teraz już mi tutaj rybka. Są nam jeszcze te 4 prowincje dziwne. 5. Bo tu na razie to jest ta 43, też bym się tego pozbył. Cholerę. Tu mamy ośrodek handlu, ale on jest taki sobie średni. Dobra, Malezja. No, mamy dziwną formę. A,
formę stroju, która nam nie pozwala na mariaże królewski już. Co mamy 1900 rok. To obniż podatki. Idziemy ludziom na rękę. Fantastycznie. Dobra, sytuacja jak tutaj? Cichnie. 16, 14. Tak, jak to wygląda? 20, 26, 30, 1. Więc dawaj trochę kawalerii. Dobra, zbieramy się w Wołyniu. Dobrze mówię, Wołyń, tak. Wszystkie wojska odzyskane do Wołynia. Zwiększenie stabilności, świetnie. A, piątka. O, proszę bardzo. Tu mamy 21. Będzie tak jak mówiłem. 14, 16. Dobra. Trzeba troszkę im tutaj dosłać wojsk. I to się wszystko ułoży. Jak podochodzą. Jak podochodzą. To jest Belkut, więc on. Belkut, patron graniczny. Tu jest nasza armia, która pilnuje tej granicy. Pilnuje armia. Bojowie. Bo nie. To będzie armia desantowa. Armia desantowa. Tak się napisałem, bo Artmia. Dobra, armia desantowa. Okej. Okay. Armia desantowa. Jeszcze 9. To jest jakaś dziwna jedenastka. Co by z nią począć? Tutaj dziwna szesnastka, tutaj szesnastka. Szesnastka w sumie tu jest niepotrzebna. Nie chcę tak. Podziel na pół. O fuck, to nawet przejść nie mogę. To jest Wenecja. Dobra, spójrzcie, mają teraz 30 tysięcy, robię, umarł mi król temu, jak król, doradca. Roczny prestiż. Bo nam trochę tu padł, więc trzeba jakoś go sobie trochę nadgonić. Tu jest 16. Brynapol. Co? No, bo to by to było. Przyniosę tą pieprzoną kulturę zachodu, na co mi to było? Umocnić południową granicę. Ruś. O, tu daleko je. Dobra, to jest 25-29. W sumie to chciałem 30 porobić. Dobra. Tutaj. Dlatego było?
20. 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamy 25, jak to wygląda? 13 na 9. Dobra. Myślimy ten, armaty. Żeby to szybciej i sprawnie wszystko przebiegało. Cichutko trochę zrobiło. Dobra, mamy 28. Co by tu można jeszcze dorzucić? Kawalerię i piechotę. Żeby parzyście było. Nie to, żebym miał coś przeciwko 13, ale... 13. Dobra, gdzieś tam jeszcze się bunty robią. A, to u góry, w Sybir. Nie przejdę tam. Dobra, tu ładnie sprawnie już działają. Formacje. Bunt w Wołyniu, akurat na rozczęstowanie. Ile tych patroli granicznych mamy? Patrol graniczny. Będzie 6 chyba. Dobra, w Łodzi dali radę. Dobra, idę do Gdańska. To są wojska z Gdańska. Jak to wygląda? 13 na 8. Jedną armatę jeszcze weźmiemy. Dobra. A ile tych armat tu mamy? 5. Dobra, będzie 6. Tu mamy 20, tu mamy już 30. Tu jest 20. Tu jest 30, taka krzywa trochę. Kawaleria ma morale słabsze. Dobra, tą czwórkę damy tu. Tutaj się dośle. Piechoty. Czwórkę. Znakomicie. Teraz mamy bunty w Amerykach. Ła, ale zrobiłem. Elegancko. Dobra, tu się jakoś lokalnie zwiększy to. Ło. Zapiszemy, bo się troszeczkę poprawia już sytuacja. Więc będziemy się do wojny z Rosją, pomału, ładnie wojna z Rosją oczywiście. Chcę poszerzyć granice wschodnie. Tutaj tu po co ja jestem w ogóle? A, Irian, ja udałem, Irian. Nawet takie wyspy dziwne. Stwierdzam, iż jest mi to niepotrzebne. To nie jest tylko bunty. Sprzedaj prowincję, to się nazywa, jak to się nazywa? Terante. To podwójne wzmocnienie buntowników.
będą chcieli. Widzicie, oni już nie mają tego współczynnika tutaj. Może sobie to wojska tu wrzucimy. Dobra, tu mamy już o, taki sposób. Dobra, to już jest 30. Patrol graniczny już liczy 30 wojsk, więc jest ok. Ten idzie tu, mamy czwórkę, to się połączy będzie. W Hiaxi. O cholera. Gdzieś tutaj, gdzieś to. Hiaxi. Ło, 4000, nieźle. Nieźle. Tutaj co my tu mamy? O, proszę, Hiszpania ciele jest w Austrii. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tak, jest tutaj jest tylko 16, więc trzeba zaraz to ogarnąć. To jest 22. Dobra. Piechoty. Kawalerii jest zbyt dużo, morale słabsze. I armaty dwie. Już będą dwie armaty, to będziemy mogli wysyłać teraz wojska na wschód bardziej. Te bezsporne roszczenia mamy. Musimy czym prędzej wysłać, się zrobić wojnę z Rosją. Z kim Francji mu udziela? Dobra, ile to jest? Bo tu jest 50, więc... A armia, która będzie pilnowała terenów przed nalotem Sowietów, ale szans nie mają raczej Sowieci żadnych. Żeby nie zanektować Brazylię. Okej, dobra, to zaraz będziemy mieli 20. Te 20 mogą w Amerykach biegać. Jakichś specjalnych wielkich tych buntów nie będzie. W sumie co my mamy tu? 26 będzie. 26 7 8 9 30. Dobra. Jak tutaj sytuacja z tymi prowincjami? Tutaj to mamy full. Pozwalałbyś się bardziej wzmocnić przy granicy z Brandenburgią. Ze Szwajcarią w sumie też. Dobra. Okej, 18. Dobra.
dobra, 20 w sumie, tu się możesz ścigać. Też sobie możesz ścigać. Wow. 3 stabilności, świetnie, o tym chodziło. M26, elegancko. Dobra. Choć w dalszym ciągu tu chyba mamy zbyt dużo wojska. Nie wiem, jak tu przejść. Dobra, udało się przejść do Turcji. Czy tam jak dojdą do Turcji, to tak, tych tu wysłamy. Do Bursy. Tworzymy im... Tu jest ich? 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zaraz do Azerbejdżanu dojdzie. Ojojoj, co ja uczyniłem. Dobra, ta dziesiątka już dochodzi. Co ile tu lezie? A bunty. Dobra, bo w sumie od tego to... tak. W sumie tak, tutaj ten pułk wystarczy, ten pójdzie... tu. Tutaj z Gdańska idzie... Po co on tam poszedł w ogóle? Dali chyba sobie radę. Dali, ale tu nie ma 30. Trzeba ich ogarnąć za jakiś czas. Dobra. Chyba stąd jesteście. My Suwaki, co byśmy tu mogli doktrynę lądową? Ciekawe. Dobra, nie chcę go. Kto to jest? Dyplomatów może? Dobra. Patrol graniczny 7. Patrol graniczny 7. Patrol Azja. Przejdzie, bo mam tylko jeden, więc ok. Patron Malezja. W sumie tu i tak więcej nie będzie na razie. Armia, a to co jest? Armia, dobra. Desant AM.
Eś, o, nie mogę dużo gościć, ja w ogóle się nie mogę, ANS. To jest armia desantowa. RU, o, shit. Desantowcy RU, czyli że Rosja. Patron Malezja. Desant AMS, to jest Ameryka Środkowa. Desant Owcy AM. Ameryka, będę wiedział. Berkut, co Berkut? 8 patrol graniczny. Patrol graniczny 8. Patrol graniczny 9. O kurde, a to skąd to? Aha, dobra, to miało wesprzeć patrol graniczny 5. Dobra, będziemy mieć 30 albo nawet więcej. Produkcja, wow. Ma będzie 30 ruch na dobry rynek. Obchwitę. No matko. Ja przegrałem gdzieś. Dobra, i... O kurde, tutaj. Dobra, tak więc z mojej strony to było na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek z gry Europa Uniwersalna Strzeli Imperium Polskie. Zapraszam na kolejne części, wpadnijcie na serię ze Stellaris, trzymajcie się, strzela.